Dzień dobry, dzień dobry. Buongiorno. Grüß Gott und grüß euch. O, i już nie musimy wam nawet podpowiadać, jaki kraj dzisiaj jest na tapecie. O tym, że najbardziej poważnie nie będzie, to już chyba widzicie, nie? Tu wokół, na górze i na dole będziemy na karuzeli. Będzie to sami starocie, będzie pomnik sprzed tygodnia, słuchajcie, coś, co odsłonięto tydzień temu. Wow. Idziemy do miasta, w którym jest największa impreza teraz w Europie. Czy ktoś ma pomysł? Nie. Jak chętnie nie? Chciałabym się tam znaleźć, bo to jest impreza, która naprawdę mnie się bardzo podoba, ale nigdy na niej nie byłam. Więc o czym mowa? O jakim mieście mówimy? Mówimy o Monachium. Witam was bardzo serdecznie w Monachium. W mieście, które teraz pewnie przeżywałoby ogromne oblężenie, jest ono zminimalizowane z wiadomych powodów. Oktoberfest, który się teraz właśnie powinien odbywać w Monachium, nazywa się Wizn, czyli łąka. Idziemy na błonie, idziemy pić na łąkę i odpoczywać po tym piciu na łąkę. Tylko że teraz na tych błoniach jest pusto. Teraz miasto wprowadziło zakaz alkoholu nawet na tych błoniach i wszyscy spotykają się w restauracjach i u gospodarzy, którzy normalnie byliby w tych namiotach dużych, gdzie zmieści się po 6 tysięcy do 10 tysięcy ludzi. To naprawdę skala ogromna. Ja tylko powiem wam, kto do was mówi. Ania Wittem-Stępień to jest osoba, która od 20 paru lat uczestniczy w Oktoberfest. No dobra. Może kiedyś to pod stołem, jako mała dziewczynka. Ania będzie dzisiaj naszym przewodnikiem po najpiękniejszym mieście Bawarii. Aniu? Ależ oczywiście, Bawarczycy uwielbiają. To powiedzieć. Nie może powiedzieć inaczej. Tak, są najpiękniejsi, najbogatsi, najlepsi. I w ogóle, oni tutaj mają już skok na Bałkany i z takim impetem zawsze wchodzą w życie. Ale tak do końca nie jest. Bawarczyk po prostu jest osobą, która mówi prosto z mostu, jak to mówią niektórzy takie górolskie hopy, ale tak faktycznie jest. Bawarczyk albo kocha, albo nienawidzi i ja to bardzo tutaj cenię i bardzo to lubię, bo przynajmniej nie ma gadania za plecami. Powiedz, Hania, a ty kiedyś byłaś na Oktoberfest? Nie. Nie, no to koniecznie musimy pojechać na następnym... W następnym wydaniu. Ja tylko jedno mam pytanie do naszego uroczego gościa. Mam pytanie, jak Niemcy znieśli te ograniczenia? Jak oni znieśli to, że nie wolno pić na błoniach? Pewnie nie za dobrze, nie? Jest bardzo ciężko, dlatego że to jest pierwszy raz w historii powojennego Monachium, powojennego Oktoberfest, kiedy się nie odbywa Oktoberfest. Pierwszy raz Wizn odbył się w 1810 roku. To było wielkie weselisko przyszłego następcy króla Ludwika I z jego małżonką Teresą. I faktycznie od 1810 jest to festyn w rękach miasta i miasto co roku organizowało taką imprezę. Tylko elementy, czas wojenny, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, dżumy w XIX wieku powodowały, że tego festynu nie było na taką skalę, albo nie było wcale. I najdłuższa przerwa była właśnie w latach 1939 i 48. I tak się do tego wszyscy przyzwyczaili, że już nie będzie wojen, nie będzie epidemii, a tu pach. Mają z tym ogromny, ogromny problem. I pomimo, że te liczby gdzieś tam idą w górę, to ogródki piwne są otwarte. Taka ciekawostka, ogródki piwne po tym zamknięciu były wcześniej otwarte niż przedszkola i szkoły. No przecież ludzie muszą się jakoś zrelaksować, prawda, po całej tej pandemii. Muszą troszeczkę się poczuć, się, jak gdyby życie normalne wróciło, nie? Bez piwa nie ma życia, tym bardziej, że piwo jest na pierwsze śniadanie, na drugie śniadanie i tutaj te ograniczenia również dla kierowców troszeczkę inaczej wyglądają, bo można jechać ewentualnie z procentem. Oczywiście nie mówimy, jakby się coś stało, ale faktycznie ta skala rośnie i rowerzyści tutaj mogą sobie pozwolić nawet do 1,6. A mam pytanie, bo...
jak myślę o Oktoberfest, to myślę o tym, że tam się leje tylko jasne piwo. Czy jest ciemne piwo, które też się w Bawarii produkuje albo pije, jak to jest? Czy wyłącznie właśnie, wyłącznie te jasne? Bawaria jest w ogóle specyficznym tworem, to muszę tutaj Wam trochę historycznych faktów powiedzieć, dlatego że północna Bawaria niechętnie nazywa się Bawarią, bo to jest Frankonia. Mówimy o terenie Norymbergi, Würzburg, Bamberg i tam mogą również produkować wino obok piwa. Ta dolna Bawaria, czyli to jest Monachium, czyli wszystko od Dunaju na południe, dolna i górna Bawaria ma zakaz produkcji wina przez Ministerstwo Rolnictwa i faktycznie tradycyjnym piwem jest pszeniczne. Ciemne produkuje się również, ale pszeniczne to jest to piwo, którym się tutaj ludzie karmią. I to był środek płatniczy w browarach jeszcze przed wojną, tak mniej więcej do I wojny światowej. Faktycznie pracownik takiego browaru miał dziennie 12 litrów dla siebie, więc często to byli alkoholicy i tak to mniej więcej wyglądało i nawet te podatki na piwa pszeniczne spowodowały, że w XVII wieku Bawaria dobrą ręką wyszła z wojen 30-letnich, tylko dzięki piwu pszenicznemu. Bo to płynęło piwo, a nie krew. A więc piwo pszeniczne to jest to Weissbier, tak? Tak się mówi po niemiecku? Po Bawarii mówi się Weissbier. Jak to powiedziałabyś na północy, to podaliby ci prawdopodobnie jasne piwo, zwykłe. Okay. Ale faktycznie Weissbier to jest tutaj w Monachium, tak się mówi, dokładnie. Okej. Okay. Helles jest jasne. Dobrze, my byśmy mogły, jak wiecie, o jedzeniu i o piciu, no o piwie to tak rzadziej, częściej rozmawiamy o winie, spędzić tu z wami dłuższy czas, ale zobaczmy, co można też zwiedzić, niekoniecznie wznosząc toast w Monachium. Aniu, gdzie jesteś? Powiedz nam proszę, co jest za twoimi plecami. Jestem na dość ruchliwej ulicy, na Prinzregentenstraße, dokładnie przy Muzeum Narodowym Bawarii. Oczywiście, jak pewnie wielu z waszych gości miałam, ten sam problem, gdzie was zabrać, bo tych punktów tyle jest. No na Marienplatz nie pójdziemy tam, gdzie jest ratusz, bo to w internetach jest, wiele osób pewnie będących w Monachium już tam było, ale przy tym muzeum, do tego muzeum bardzo mało osób zachodzi. To jest najrzadziej odwiedzane muzeum w Monachium. Serce mi krwawi niesamowicie, bo muzeum jest przepiękne, koniec XIX wieku i co ciekawe, eksponaty, które tam się w środku znajdują, one zostały tutaj najpierw dostarczone i dopiero potem architekt Gabriel von Seidl dobudował cały ten budynek do obiektów, a więc do obiektu jest posadzka, jest plafon odpowiedni i to muzeum pokazuje to wszystko, co zostało w Bawarii gdzieś zagrabione albo zostawione po sekularyzacji. To jest ważny moment w historii Bawarii. Jesteśmy w 1803 roku, wtedy, kiedy Napoleon przechodzi przez całą Europę i Bawaria tutaj musiała siłą rzeczy pozamykać wszystkie kościoły i klasztory i dobra klasztorne, rodzina królewska tutaj w Bawarii wzięła do siebie i tych zbiorów miała tyle, że postanowiono powolutku budować kolejne muzea. Mamy XIX wiek. Ja tutaj podeszłam do księcia regenta Luitpolda. Wejdę na schody, żeby go było trochę lepiej widzieć. Dlatego, że ten pan patrzy na swoją ulicę. Książę regent Luitpold. Cały czas pod słońce jestem, ale mam nadzieję, że go troszeczkę widać. Książę regent Luitpold patrzy na swoją ulicę, która została dla niego wybudowana. On dał tylko zielone światło, ale tak na dobrą sprawę to miasto Monachium zapłaciło za tą ulicę. O tyle wyjątkowy człowiek, bo nigdy nie ogłosił siebie królem. Jesteśmy na przełomie XIX-XX wieku. Obejmuje pałeczkę po królu Ludwiku II, który prawdopodobnie jest znany z tych wszystkich zamków bawarskich, Neuschwanstein, Lindenhof i cała reszta, ale on faktycznie tutaj
książę regent Luitpold był takim człowiekiem bardzo spokojnym, liberalnym i który pozwalał tutaj na przyjazd do Bawarii wielu obcokrajowcom. Musimy pamiętać, że to jest bardzo trudny czas dla Bawarii, bo Bawaria w 1870 straciła niepodległość. Do tej pory była królestwem, wcześniej księstwem, księstwem elektorskim, królestwem i w 1870 była wojna niemiecko-niemiecka, Prusy z Bismarckiem na czele wygrywają, Bawaria musi się schować, mówiąc krótko, co spowodowało, że jeszcze bardziej Bawarczycy stali się dumni ze swojej tradycji, ze swojej historii, jeszcze bardziej podkreślając swój język, a jest on troszeczkę inny niż ten północny albo Hochdeutsch i jeszcze bardziej podkreśla swoją odmienność właśnie też strojami. Ja tutaj stoję przy pomniku Marii Florentini Weiss, Love, w języku angielskim. To jest pomnik, który miał stać tylko 3 miesiące na ulicy Ludwigstrasse, ale tak się wszystkim spodobał w 2018, że przeniesiono go tutaj pod Muzeum Narodowe i tutaj do dnia dzisiejszego stoi całkiem w pobliżu księcia regenta Luitpolda, który też wszystkich kochał, jak umierał w wieku już dość podeszłym, w 1912. To faktycznie no, była wielka, wielka żałoba. Za jego czasów przecież przyjeżdżało też wielu Polaków do Monachium. Tutaj nie możemy zapomnieć... Właśnie, Aniu, bo ty powiedziałaś, ja czekam, żeby się wpasować w odpowiednim czasie. Powiedziałaś takie zdanie, że on wpuścił mnóstwo cudzoziemców tutaj do Monachium, czy zaprosił, no bo przecież historia polsko-bawarska, polsko-monachijska, no to jest głównie historia artystów, szkoła monachijska, no to jak ktoś studiował historię sztuki, to mówi, że to są konie w oleju, ponieważ tak, to są olejne obrazy, batalistyczne, koni dużo, ale też sosy monachijskie. Jowita, ty wiesz, jaki kolor mają sosy monachijskie? Nie mam pojęcia. To jest taki brunatno-beżowo-brązowo-ziemi kolory, nic. Tak mniej więcej jak ten pomnik, który widać z tyłu. Tak, można tak powiedzieć. Więc chyba Jowity nie słyszę. Te sosy monachijskie to jest taki brąz, no. Czy Ania mamy? Czy Ania nam zniknęła? Ja jestem. Ja ciebie słyszę, Jowity nie słyszę. Aha, to mamy nie szkodzi. Powtórkę z rozrywki mamy. Jowita teraz będzie tam o tobie różne rzeczy mówiła. Jowi, to jest ten moment. O! Nie, nic złego nie mówi. Aniu, pociągniesz troszkę temat tej szkoły monachijskiej. Czy ktoś jest pamiętany przez współczesnych Niemców? Czy być może ktoś ma jakąś ulicę z naszych bohaterów, artystów w Monachium? Z artystów, nie ze sportowców, tak, ale w ogóle tutaj, gdzie jestem, kilka kroków dalej, jakbyśmy poszli w kierunku z rzeki Izary, tam znajduje się Muzeum Schack Gallery, a obok tego muzeum jest też konsulat polski, a dokładnie jego część kulturalna. I to jest dobre połączenie właśnie z tą szkołą, o której zaczynałaś mówić. Dlatego, że Monachium było wyjątkowe w momencie, kiedy Polska nie miała niepodległości. To nie był zaborca, to nie Rosja, nie Prusy, nie Austro-Węgry i dlatego Polacy tak chętnie tutaj przyjeżdżali. Dodatkowo w Monachium się niesamowicie wiele działo. Jest Akademia Sztuk Pięknych, gdzie wykładają sztuk, piloty, Kalbach i wielu, wielu innych. I tam Polacy jak Stryjeńska, Bozańska i wielu, wielu innych, i Malczewski, Gierymscy, Kosakowie, przyjeżdżali uczyć się i jednocześnie mieli również bardzo żywą awangardę. Tutaj w Monachium wydawano pierwszy almanach Jugend, od którego wzięła się później secesja Jugendstil. Tutaj wydawano almanach Marka i Kandyńskiego, Błękitnego Jeźdźca. I wszyscy Polacy w ciągu dnia studiowali może na oficjalnej akademii, ale później
szli albo jechali w Bawarię, w plener i tam się dokształcali. A więc mieli po prostu jakby dwie sroki za ogon w jednym miejscu. I to im bardzo tutaj pasowało. A do tych twoich koni w oleju, no to oczywiście trzeba tutaj wspomnieć o Józefie Brancie, który tutaj w Monachium był taką główną, wiodącą postacią. Notabene dwa lata temu, jak byłam w Warszawie, odwiedzałam wystawę, która była u was, właśnie poświęcona jego malarstwu. I tam dość mocno mówiono o tej szkole monachijskiej, także to jest jak najbardziej żywy temat, ciągle za mało opracowywany moim zdaniem, ale to jest czas, kiedy zajmiemy właśnie się tym. To jest, on po prostu czekał na nas i tyle. I Polska, my to patrzymy na to troszeczkę inaczej, ale my wtedy jako Polacy, jako naród nie mieliśmy swojego kraju i w ten sposób na płótnie oddawaliśmy wielkie bitwy i wielkie wyczyny Sobieskiego i całej reszty. Nie wiem, czy teraz będziesz słyszeć Jowitę, ale to jest chyba dobry moment. Po pierwsze, my tradycyjnie zapomniałyśmy poprosić was, żebyście zabrali znajomych na spacer, który teraz odbywamy. Słowem, proszę, udostępniajcie tego live'a, póki jeszcze trwa i możecie nam zadawać pytania, bo jesteśmy i my, i Ania, która nas po tej Bawarii pięknej oprowadza, ale też mamy zagadkę. Mamy zagadkę, która wpadła nam do głowy, kiedy small talk nastąpił tuż przed naszym spotkaniem live. Mianowicie jest taki artysta, który mieszkał długo w okolicach Zamku Ujazdowskiego we Warszawie. Potem pojechał do Monachium, wracał tu czasami do Warszawy, a jakże i malował. A jak umarł, to w Rzymie pochowano go. O, miałam nadzieję, że Jowita powie wam, kto to taki, ale Jowita specjalnie taką minę zrobiła, że niby nie wie, o kogo chodzi. To jest pytanie do was. Jaki artysta, malarz łączy Warszawę, gdzie zaczęła się jego historia, z Monachium, gdzie można było zobaczyć i pożyć sobie w czasach dobrego króla otwartego nad Izarą, a potem wylądował w Rzymie i dzisiaj jego nagrobek możemy właśnie w Wiecznym Mieście zobaczyć. Co to za malarz? A ja jeszcze dam krótką podpowiedź, że miał brata, który jest w Bawarii pochowany z kolei. No to już pewnie wszyscy wiedzą. Opamiętam się, chciałam powiedzieć właśnie coś o braciach, ale daruję sobie. Dobrze. W takim razie, ponieważ dopiero 17 minut w tym pierwszym miejscu stoimy, a jesteście przyzwyczajeni do tego, że nasze spacery trwają od 2 do 7 godzin, to powoli czas. O, Anię nam chyba przymroziło. Nie wiem. No to dobrze, akurat czas na to, żeby się przemieściła do innego miejsca. Dobrze, Ania się przemieszcza, my Anię znikamy. Ciekawe, czy Ania będzie wiedziała, że jest zniknięta. No na pewno tak. W międzyczasie powiedz, żeby po prostu się przespacerowała tam, gdzie nas dalej chce zaprowadzić i poprowadzić. Dobrze. Powiedz, Hania, ile razy ty byłaś w Monachium? Raz. Tylko raz? Oho! Ja ani razu, wyobraź sobie. Szczerze mówiąc, Niemcy to dalej dla mnie pozostają jako taki bardzo tajemniczy kraj, bo tak naprawdę w Niemczech byłam tylko i wyłącznie w Berlinie, a Berlin to też takie specyficzne miasto i może takie chyba najmniej niemieckie ze wszystkich niemieckich miast. Ale naprawdę Niemcy coraz bardziej mnie interesują, fascynują i to Monachium naprawdę przepiękne. Przepiękna ta ulica, którą nam pokazywała Ania i przepiękny ten gmach muzeum. Jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda w środku. Miejsce, co? No i też jestem ciekawa następnego miejsca, oczywiście. Ale ciekawa jestem, jak oni właśnie wybudowali to muzeum dookoła eksponatów, bo w Rzymie też mamy takie przykłady. Na przykład Muzea Watykańskie, pewna część Muzeów Watykańskich też została wybudowana, biorąc pod uwagę dzieła sztuki, które miały tam właśnie być wystawione, więc bardzo pięknie to wszystko wygląda, bardzo harmonijnie, no ale z tego tytułu też nie można tak za bardzo zmieniać wystawy i nie można zmieniać tych rzeźb, dzieł, które tam się znajdują. Więc naprawdę ciekawe miejsce. Podoba mi się. Wiesz co, mnie Monachium zaskoczyło bogactwem, ale w takim dobrym znaczeniu. To znaczy widać, że to miasto jest zamożne,
i że nie ma problemu z wydawaniem pieniędzy na to, żeby ludziom żyło się po prostu na poziomie, komfortowo, widać, że było bardzo zadbane. Raz byłam, no i byłam jako pilot wycieczki, więc za dużo nie skorzystałam. Jeszcze jedna osoba zostawiła gdzieś torebkę, więc trzeba było wracać później do tej piwiarni. Na szczęście była, ale efekt był taki, że po prostu mówię, nie, no koniecznie trzeba tutaj wrócić. I właśnie było takie, znaczy też, tak jak mówisz, to nie jest tak, że ja na przykład mieszkam może bliżej niż ty do Niemiec. No ciut, ciut. Troszeczkę, ale ja na przykład bardzo długo nie jeździłam w ogóle do Niemiec. Jakoś tak wszędzie było bliżej niż do Niemiec mentalnie. A potem pojechałam do Berlina i to jeszcze było w jakimś takim czasie, że złoty był bardzo mocny. Więc właściwie po prostu obkupiłam się na kolejne lata, jeśli chodzi o jakieś super i książki, i no tak. Od razu znalazłam takie miejsce, gdzie taki odpowiednik Empiku warszawskiego, gdzie po prostu, wiesz, 7 pięter księgarni i jeszcze książki również po angielsku na całym jednym piętrze, więc również dla mnie dostępne. I bo zresztą jeśli chodzi właśnie o historię sztuki, o archeologię, no to Niemcy są naprawdę bardzo dobrzy w tej dziedzinie, bardzo się tym interesują, więc mają też na pewno bardzo dobre książki, tak mi się wydaje, w tych dziedzinach właśnie. Ania mówi, że ma jakiś problem z połączeniem się z nami i próbuje nic, to ja jej napiszę. Że może powinna wyłączyć Wi-Fi. Jeśli ma włączone, niech sprawdzi nasze live'y za każdym razem. Coś nowego, czegoś nowego się dowiadujemy odnośnie technologii, odnośnie tego, jak ten cały właśnie system nadawania live poprzez Facebook i inne platformy społecznościowe funkcjonuje, więc naprawdę cały czas mu się dokształcamy. Coś nowego wyskakuje, to prawda. Ale wiesz co, tak jak wspomniałeś, że Niemcy są mocni w historii sztuki, to... W archeologii. W historii sztuki to się okazało, że owszem, dobrze jest znać włoski, ale nie wiem, czy nie wygodniej byłoby znać niemiecki. Bo o ile pierwszymi historykami sztuki, praktykami i kolekcjonerami może byli Włosi, o tyle pisali o sztuce i o historii sztuki, pierwsi chyba Niemcy, i w związku z tym, wiesz, te najstarsze takie kanoniczne dzieła wszystko no. Po niemiecku, więc znajomość... Przychodzi mi na myśl Winkelmann, tak, prawda? Oczywiście. Który powiedział, że wszystkie rzeźby starożytne były białe. I jak teraz temu zaprzeczyć i powiedzieć, że tak naprawdę nie było? No ale z drugiej strony mógł się pomylić, to było tyle lat temu. Więc czekamy cały czas na Anię. Jesteśmy dzisiaj z wami w Monachium. Ja tak na dwie ręce, żeby i jedną głowę, żeby to wszystko opanować. Jesteśmy w Monachium w trakcie trwającego Oktoberfest, który w tym roku no niestety nie odbył się tak hucznie jak zwykle, ale to nie znaczy, że piwo wcale się nie leje. Co prawda u nas niestety jego brakuje. Nie przygotowałyśmy się, Hania, do tego naszego live'u dzisiaj. Trzeba było mieć tutaj kufel z piwem, żeby chociaż wprowadzić tą atmosferę, prawda? Tak, tak. Chociaż no niestety nie udało nam się tego przygotować. W każdym razie opowiedzcie może nam, nasi goście, spacerowicze, którzy tutaj z nami jesteście, czy kiedykolwiek byliście w Monachium, a jeśli tak, czy byliście w trakcie trwającego Oktoberfest, a jeśli tak, to co z tego pamiętacie? Czy w ogóle coś pamiętacie po takiej ilości piwa, którą tam się pije? Nie mówcie nam, co pamiętacie, ani gdzie byliście. Wydaje mi się, że to musi być dobra zabawa, wiesz, tak jak Niemcy kojarzą się właśnie z takim narodem troszeczkę, ja mówię, zamkniętym w sobie, takim mało towarzyskim, to wydaje mi się, że właśnie w Bawarii jest zupełnie inaczej, być właśnie Niemcy z Bawarii są bardziej towarzyscy, chociażby właśnie temu sprzyja duża ilość piwa, którą konsumują, tak jak zresztą opowiadała nam Ania od wielu, wielu, wielu wieków. Ja już jestem w nowym miejscu.
w nowym ubraniu, bo w końcu mamy Oktoberfest, troszeczkę inny, ale jednak mamy taki w restauracjach, u gospodarzy, jak to się tutaj mówi. Ubrałam się w derendl, czyli suknię ludową. W tej sukni najważniejsze są już nie tylko te balkony, o których często panowie mówią, u mnie zakryte, dlatego że wstążka, którą noszę, mówi o moim stanie cywilnym. Wstążka po prawej stronie to jest mężatka, po lewej stronie to jest panna, czyli wolna, po środku dziewica, z tyłu wdowa, a więc ta kokardka jakby jest najważniejsza. Jestem tutaj przy budynku, który się nazywa Haus der Kunst, a dokładnie przy budynku wybudowanym w 1937 roku. Osobistą ręką tutaj rękę przyłożył ten niedoszły mistrz akwareli z Austrii, czyli Adolf Hitler. I w 1937, jak wybudowano i postawiono i otworzono ten budynek, Hitler był przedumny i traktował go bardzo, bardzo symbolicznie. Tutaj, w tym budynku, który przez Monachijczyków, przez te kolumny, które tutaj widać, jestem na tyłach, nazwany był bardzo szybko Aleją Białej Kiełbasy, bo to tak wygląda jak biała kiełbasa, którą je się tutaj na pierwsze śniadanie najlepiej, na drugie też. I tutaj Adolf Hitler po prostu pokazywał, co to jest sztuka. Lipiec 37, otwarcie tego obiektu było wielkim wydarzeniem, ale kilka metrów stąd, już bardziej w kierunku ogrodów dworskich, tam była jedna wystawa równoległa do tej odbywającej się w Haus der Kunst, mianowicie pokazywano wystawę sztuki wynaturzonej, czyli sztuka, która według nazistów nie była sztuką. Czyli to wszystko, co się działo w międzywojniu, to wszystko, co malowali artyści Błękitnego Jeźdźca, grupy Brücke i wielu, wielu innych, ci, którzy pokazywali zgrozę I wojny światowej i nie chcieli nigdy dopuścić do kolejnej wojny. Tego Hitler nie chciał widzieć. To dla niego było wynaturzone. On tutaj, w tym budynku za mną, on chciał pokazywać, co tak na dobrą sprawę ma stanowić sztukę niemiecką i ma łączyć naród niemiecki. Wiemy, jak się historia potoczyła. W 1945 wojna się zakończyła. Ten budynek ocalał, dlatego że z drugiej strony, tutaj za mną, rozpościera się ogród angielski. Największy park na świecie, 30 hektarów więcej niż Central Park w Nowym Jorku, rozpościera się stąd, aż prawie po Allianz Arena i ten budynek był cały przykryty taką siecią kamuflażu, którą to zazwyczaj w wojsku się używa i dlatego alianci, bombardując Monachium, nie zbombardowali tego budynku, bo go po prostu nie widzieli. W 1945 Amerykanie szybko przejęli ten budynek. Ten adres do wypowiedzenia dla nich był bardzo ciężki, właśnie Prinz Regentenstrasse 1 i dlatego nazwali go w skrócie P1. I tak u góry, tutaj w tych pomieszczeniach były zorganizowane bardzo szybko wystawy malarskie, obrazów, które pierwotnie znajdowały się w pinakotekach nowej i starej. Te budynki były zniszczone w czasie II wojny światowej i po wojnie pokazywano je właśnie tutaj w tym budynku. I Amerykanie wykorzystali piwnice z kolei, mianowicie w piwnicach zrobili sobie klub nocny. Poza tym, że tutaj mieli jeszcze pomieszczenie do koszykówki u góry, to dodatkowo mieli tutaj klub nocny, który w skrócie nazwano P1 i ten klub istnieje do dnia dzisiejszego. Wynaturzona sztuka to jest taki trochę wytwór i ta wystawa była bardzo specyficzna, dlatego że pierwotnie naziści mieli problem z tą wystawą, dlatego że w jury, w tych, którzy wybierali te obrazy, byli sami artyści. I artyści mieli problemy. Co to znaczy wynaturzona sztuka? I bardzo szybko po prostu Goebbels zauważył, że trzeba tych ludzi wymienić na polityków, czyli na naszych, na nazistów. I bardzo szybko doszli do wniosku, co tak na dobrą sprawę jest wynaturzone. To, że oni sami gdzieś tam chowali sobie po kątach te obrazy i kradli, to do dnia dzisiejszego wiemy. I wychodzą w nieraz takie źródła, że gdzieś po domach ktoś trzyma jakieś obrazy, które nagle zniknęły. Gdzieś obywatele, szczególnie pochodzenia żydowskiego, musieli je sprzedać, żeby wyjechać, żeby mieć jakiś grosz, oczywiście za małe pieniądze.
I te obrazy albo są teraz w muzeach państwowych, albo wróciły do właścicieli, albo zostały zniszczone. Różnie to bywa. A ja, moi drodzy, przeniosłam się kawałeczek dalej w kierunku Eisbach, gdzie tutaj lato, wiosna, jesień, zima czekają surferzy w swojej kolejce, żeby na tą jedną falę się dostać i popływać chociaż chwileczkę. Nie wiem, czy mi się uda to tak pokazać jeszcze ze mną troszeczkę, ale za chwileczkę odwrócę kamerę, żeby było to lepiej widoczne. Zobaczcie, na jednej fali zmieniają się co chwilę. Z lewej strony, z prawej strony. Fala jest regulowana na tym kanale. To jest jeden z dwóch, który przepływa przez Ogród Angielski. I za chwilę ta kobieta skoczy do wody, żeby... Już są głosy, żeby dać miejsca i ustąpić miejsca kolejnemu zawodnikowi. I tak jest bardzo długo na tej fali już. To jest fala techniczna. Tutaj po prostu uczą się wszyscy jazdy i surfowania na desce na jednej fali. Dopiero potem ruszają w kierunku oceanu. Długo już pływa, a teraz kolej na innych. Och, temu panu się nie powiodło aż tak bardzo. W Monachium takich fal są dwie fale. Ta jest taka dla bardziej zaawansowanych, jest jeszcze taka fala dla początkujących, ale faktycznie to jest takie miejsce, gdzie jak przyjdziecie lato, wiosna, jesień, zima, pływają surferzy. Jak jest gorąco, zazdrości się im, chciałoby się wskoczyć. A jak jest zimno, minus 10, minus 20, patrzy się na nich, to robi się bardzo, bardzo ciepło. A ja wskakuję już na moją limuzynę miejską. 8 centów za minutę, moi drodzy. Jak chcecie, to można sobie zawsze w Monachium wynająć. Dróg rowerowych jest masa, a szczególnie w Ogrodzie Angielskim. Tutaj jest dróg do przejścia, do przejechania rowerem albo konno, tylko te trzy możliwości. Prawie 80 km, także jest co robić w samym ogrodzie, a co dopiero po mieście, gdzie rowerzyści raczej czują się bezpiecznie. W centrum miasta w ogrodzie jest Monopterus, jest wieża chińska, a więc możliwości, gdzie można usiąść, jest sporo. Kawałeczek daje z ogródek piwny, bardzo ważna sprawa, nawet w czasie korony, gdzie się pije oczywiście z kufli litrowych. A ja mogę sobie spokojnie ze słońcem jechać dalej. Mam nadzieję, że mnie widać, bo to jest, nie ma nic piękniejszego w Monachium niż jazda na rowerze, szczególnie jak świeci słońce, a ludzie odpoczywają tutaj przy kanale Eisbach. A ja dojechałam moim rumakiem, miejskim rumakiem tutaj na uniwersytet. Jestem tutaj przy fontannie, akurat nie wyłączonej, dlatego jest troszeczkę ciszej. Po drugiej stronie jest fontanna włączona, a już tutaj jest kolejna z bardzo ruchliwych ulic, mianowicie ulica Ludwigstrasse. Tutaj z tej strony widać bramę zwycięstwa, coś dla Rzymu, bo Ludwik I, król Bawarii w pierwszej połowie XIX wieku, wzorując się na budowie tej bramy zwycięstwa, wzorował się na łuku triumfalnym Konstantyna z Rzymu. Ta górna część wygląda teraz dość płasko, dlatego że w czasie wojny po prostu brama uległa mocnemu zniszczeniu. A odwracając się w drugą stronę, dojechalibyśmy prosto, puszczamy rowerzystów, do centrum. Tam w oddali już jest starówka, także zobaczcie, jak niewiele potrzeba rowerem przez Ogród Angielski do surferów, do ulicy Prinz Regentenstrasse, a więc naprawdę Monachium jest wszędzie blisko, ale na rowerze. Jak ktoś chce wstać w korku, to zapraszam, chociaż raczej faktycznie ludzie jeżdżą rowerem albo metrem w Monachium. Moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za tą wycieczkę. Muszę patrzeć, bo wszędzie rowerzyści. A teraz szczególnie jak nikomu się nie chce nosić maski, no bo to niestety jest taka przykra
przykry obowiązek. Faktycznie rower jest najlepszym rozwiązaniem na Monachium. Zapraszam Was bardzo serdecznie na piwo, na rower i na zwiedzanie razem ze mną. Pozdrawiam Jowitę, pozdrawiam Hanie. Pa, pa. No i tak się zakończyła nasza przygoda po Bawarii. Troszeczkę krótsza niż zwykle bywają nasze live'y, ale wiecie, co to znaczy? Bardzo interesująca, prawda? Wiecie, co to znaczy? Że to nie jest nasza jedyna wycieczka w te rejony. Naszym gościem była Ania Wilhelm-Stępin. Ona ma takie trudne nazwisko, ale słyszeliście, jak mówi? Cudownie. Zaraz wrzucę Wam adres strony, gdzie Anię możecie znaleźć tak stale. Ania oprowadza, chyba się już domyślacie, Ania nie oprowadza wyłącznie po Monachium, jasna sprawa. Tylko po całej Bawarii. Po całej Bawarii, która, o tym słyszeliście przed chwilą, która czuje się takim landem osobnym troszkę, to znaczy tam wszystko jest inaczej. Nawet język jest inny. Nawet język jest inny, piją najwięcej, wina nie produkują, tylko piwo, piwo białe, które nazywają inaczej niż inni w ogóle, więc na to uważajcie. Także Ania Wilhelm-Stępin to jest osoba, która najlepiej, jak słyszycie, oprowadzi Was po Monachium, po Bawarii, po zamkach Ludwika, już nie pamiętam numerka, szalonego, tak go nazwijmy, bo tak był nazwany. No i co? Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie wpadać do nas jeszcze przez kilka tygodni na serię Przewodnik na wakacjach. No a w końcu pewnie w drugiej połowie października spotkamy się też na... Nasze spacery międzymiastowe. Międzymiastowe, czyli Rzym i Warszawa, nie może być inaczej. Także dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Ciao, ciao!